Dalej, tu były zarośla, takie nieszczególnie duże. Druga część leżała dosłownie 5 metrów stąd, w zaroślach. Ale pozostała część samolotu. Widać, on już zaczął się wznosić, a te dwa elementy upadły. Przez drogę, nad drogą on przelatywał mniej więcej na wysokości tych drzew. 30-50 metrów za drogą były już pierwsze elementy, część ogonowa. Dalej nie poszedłem. Doszedłem do drogi i dalej nie poszedłem. A ten pierwszy element? Pierwszy duży element skrzydła leżał tu. Pan do niego podszedł? Ja do niego podszedłem, przeszedłem przez krzaki, zobaczyłem drugi element, drugą część skrzydła. Druga jaka była? Tak myślę, że pierwsza miała ze 3 metry, mniej więcej 3-metrowa część. No i druga, może 2,5, może 3 metry długości, a małe części były rozrzucone tu wszędzie, po wszystkich sektorach. Tu, 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 wszędzie były rozrzucone jakieś małe części. To wszystko, co ja tu widziałem. W tym samym rejonie spadające kawałki metalu widział także pracownik pobliskiego zakładu produkcyjnego. Byłem w tym czasie tu. Ja go nie widziałem, słyszałem. Podniosłem oczy i wyskoczyłem. A wszystko jeszcze leci w powietrzu. I chociaż wysokość nieduża, wszystko w powietrzu, elementy duraluminium. A te kawałki, które pan widział, jak pan wyszedł, jeszcze były w powietrzu? Tak. I one spadały na ziemię. Tak, takie nieznaczne, nieduże elementy. Pracownik zakładu stał niedaleko nieistniejącego obecnie autokomisu. W metalowy parkan tego autokomisu uderzyły części samolotu lecące od strony, z której nadlatywał Tupolew. Teraz po parkanie nie ma śladu. Najbliżej zdarzeń był kierowca autobusu, który na własne oczy widział ostatnie sekundy lotu Tupolewa. Twierdzi, że nad drogą samolot leciał kołami w dół. Stoi to w sprzeczności z tezami MAK i komisji Millera, że nad drogą leciał już obrócony kołami w górę. Nad drogą w jakim leciał położeniu? W położeniu brzuchem w dół. Zrozumieliście jak? Kołami w dół, tak jak się idzie do lądowania. Nad drogą? Tak, nad drogą. Odnajdujemy doktora Nikołaja Bodina, właściciela terenu, na którym stoi ułamana brzoza. Początkowo Bodin udaje kogoś innego. Słyszeliśmy, że jakiś doktor ze Smoleńska jest tu właścicielem. Tak, tak. To prawda. Prawda. A jakby do niego dotrzeć, do tego doktora, porozmawiać? No ja nie wiem, to potrzebna jego osobista zgoda. Ja myślę, że to pan jest tym doktorem. Tak pani mówi. Ciekawe. Czemu pan nie chce powiedzieć? Ja nie chcę powiedzieć. No jak ma pan na nazwisko? Mam na nazwisko Bodin. Nikołaj Jakowicz. Potem jednak Nikołaj Bodin zgadza się na rozmowę. Potwierdza uzyskane przez nas wcześniej informacje, że odłamki samolotu leżały w okolicach oderwanego skrzydła. Małych elementów było dużo. Różnych, małych. Leżały na drodze, jak potem biegłem. Szedłem w dół do samochodu. I kiedy już podchodziłem do swojego auta, to w tym momencie samolot przeleciał nad moją głową. I wtedy spaliny silnika zbiły mnie z nóg. Chwyciłem się za koło samochodu. Gdzie to było? Tu, no tu. W tym miejscu. I potem już pobiegłem po tej drodze w stronę upadku samolotu. Jak wracałem, też dużo elementów leżało. Tu? Tak. Tam kawałki aluminium były. Wszystkie dowody wskazują na to, że ten samolot zderzył się z brzozą. Były wbite szczątki samolotu pod brzozą, leżały elementy samolotu, które od niego odpadły po kolizji. Skąd się wzięły kawałki samolotu pod brzozą, tłumaczy Nikołaj Bodin. Jak biegłem z powrotem, to na drodze koło brzozy leżały jakieś części od samolotu. Podniosłem je i położyłem pod brzozą. I to wszystko. Bodin nie podszedł do ofiar katastrofy, by udzielić im pomocy. Zobaczyłem, że tam wszyscy zginęli. Kilkudziesięciu ludzi widziałem. Ale ilu ich było, nie wiem.
Jak pan się dowiedział, że nikt nie przeżył? Martwy od żywego różni się radykalnie. Na pierwszy rzut oka? Oczywiście. Od razu przyjechało tutaj pogotowie ratunkowe. Od razu. Na miejsce katastrofy przyjechało pogotowie, specjaliści i funkcjonariusze MCS. Oni byli bardzo szybko, momentalnie. I oni też nie znaleźli ani jednego. Właściciel jednego z garaży opowiada, że widział karetki pogotowia, które usiłowały dotrzeć na miejsce katastrofy i wśród garaży zgubiły drogę. Nie dojechały do celu, bo zawrócono je do bazy. Stoi to w sprzeczności z raportem MAK. Kiedy to się działo, pan stał w tym miejscu i palił papierosy? Tak, o tu. I co się stało w tym momencie? Trzy głuche huki. Trzy głuche huki z małą przerwą i wszystko. A ten ostatni? Ten ostatni był... Już mgła była. Było widać niewielki język ognia. Trudno określić jaki. Po prostu nieduży. I to praktycznie wszystko. Kiedy on już upadł, szybko, za 3-5 minut przyleciało pogotowie. Oni przylecieli i chcieli pojechać na miejsce upadku samolotu. Ale jak przejechać? Przez radiostację dowiedzieli się, co się zdarzyło. Tak, to rozbił się polski prezydent. Wycofali ich. Byli tu i nie próbowali dalej jechać. Według raportu MAK, 17 minut po katastrofie, przybycie na miejsce tragedii pierwszej karetki pogotowia. Po niej systematycznie dojeżdżają następne. 59 minut po katastrofie ustalono, że nikt nie przeżył tragedii. Odjazd 7 karetek. Pogotowie wycofali. Zauważyli zapewne, że tam pogotowie nie ma już nic do roboty. Żadna pomoc niepotrzebna. A to wycofanie zarządzono o której po upadku samolotu? Wszystko to dzieje się dosłownie w ciągu 10-15 minut. Że wszyscy zginęli, usłyszałem od lekarki pogotowia. Do niej zadzwonili, czy przez radiostację podali, że z powrotem, wycofać się, że nie ma kogo ratować. Usiłujemy dotrzeć do strażaków, którzy pierwsi przybyli na miejsce katastrofy. Bezskutecznie. Halo. Przyjechali polscy dziennikarze. Chcą przeprowadzić rozmowę. Zaprowadzić ich, zaprosić do ciebie? Co robić? Co robić? Wszystko zrozumiałem. Do kamery nikt się nie wypowie, bo potem same nieprzyjemności. A rzecznik prasowy co powiedział? Można się z nim spotkać? Mogę zadzwonić. Halo? Oni chcą jeszcze do ciebie przyjechać. Wszystko zrozumiałem. Wszystko zrozumiałem. Boją się. Wszyscy się boją. Boją się wszyscy. Podczas wcześniejszej wizyty w Smoleńsku dotarliśmy do funkcjonariusza rosyjskiego MCS, Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych. Spotkał się z nami w jednym z lokali. Nie chciał wystąpić przed kamerą. Na lotnisku były dwa samochody straży pożarnej. MCS-u? Samochody straży pożarnej MCS-u? Tak, oczywiście. Była nasza straż z guberni, która gasiła to, co się paliło. Przyjechaliśmy w 7 minut. Pogotowie przyjechało po nas, kilka samochodów. Oni stali, myśmy ich nie puszczali. Sami obeszliśmy wszystko. To, co mówią nowi świadkowie, do których dotarliśmy w Smoleńsku, współbrzmi z ustaleniami skupionych przy zespole parlamentarnym niezależnych ekspertów, którzy badają ostatnie sekundy lotu Tupolewa. Wyniki ich prac prezentowane są podczas posiedzeń zespołu w Sejmie. Opinia publiczna poznaje je dzięki niezależnym od rządu mediom oraz na spotkaniach organizowanych w drugim obiegu.
Informacja, że ten samolot po uderzeniu w brzozę zrobił tak zwaną beczkę autorotacyjną w sytuacji, w której to się wszystko miało dziać na wysokości 5 metrów, a samolot ma blisko 40 metrów rozpiętości skrzydeł, no sprawiało, że żaden normalny naukowiec nie mógł przejść nad tym do porządku dziennego, tak jak nie mógł zaakceptować faktu, że samolot, który ma skrzydło wielkości 19 metrów, po uderzeniu w 30-centymetrową brzozę, traci to skrzydło. No to po prostu urągowało zdrowemu rozsądkowi i stąd analizy najpierw profesora Biniendy, następnie Nowaczyka, Jaworskiego, tych wszystkich, którzy zgromadzili wiedzę podsumowaną następnie przez doktora inżyniera Szuladzińskiego. Bardzo ważnym fragmentem tych analiz było dokonanie badania głównej części kadłuba, tej, która jest między skrzydłami a ogonem i która leży na ziemi z wywiniętymi na zewnątrz burtami. Otóż okazało się, że takie ułożenie tej części, takie wywinięcie na zewnątrz burt samolotu może nastąpić tylko w wyniku eksplozji wewnętrznej. W żadnym innym wypadku, a bardzo dokładnie poddawał to swoim analizom profesor Binienda, w żadnym innym wypadku nie jest możliwe, by ten kadłub miał wywinięte na zewnątrz obie burty. Przy analizach zawsze jedna z burt przy normalnym uderzeniu w ziemię była wewnątrz, a tylko druga wywinięta na zewnątrz. Bliższa analiza, której dokonał pan doktor inżynier Szuladziński, wskazała, że to mogła być eksplozja, która najpierw zniszczyła skrzydło, a następnie niszcząc śródpłacie dokonała zniszczenia, destrukcji całego samolotu i była prawdziwą przyczyną tej straszliwej katastrofy. Rezultaty badań ekspertów zespołu parlamentarnego są zbieżne z analizami naukowców uczestniczących w konferencji smoleńskiej, która odbyła się w październiku 2012 roku. Ponad 100 profesorów uczestniczy w tym i tam 20 kilku członków Polskiej Akademii Nauk. Także to jest dość znaczący procent tego środowiska. Naukowcy wskazali nowe fakty. Profesor Jan Obrębski poddał analizie jeden z elementów Tupolewa. Ten element został zniszczony, czy samolot nawet mogę powiedzieć, został zniszczony w wyniku dobrze przygotowanej, wielopunktowej eksplozji. Wszystkie elementy noszą ślady rozciągania, rozrywania, wręcz eksplozji. W wyniku rozciągania popękała powłoka ochronna tego elementu. Co więcej, nawet w jednym miejscu jest pokazane, że powstało takie dziwne rozdęcie połączenia, można powiedzieć miejsca nitowanego, które musiało pochodzić od ciśnienia gazu. Najpierw gaz próbował ujść, te powiedzmy gazy po wybuchu próbowały znaleźć ujście tamtędy, rozchyliły, natomiast później wszystko nie wytrzymało i puściło. Profesor Jacek Rońda wskazywał, że fragmentacja skrzydeł nastąpiła symetrycznie po obu stronach osi Tupolewa. W dodatku nie na tak zwanych szwach, ale między nimi. O czym świadczy to obcięcie? Świadczy o wystąpieniu tej fali uderzeniowej. Fala uderzeniowa powstała w wyniku wybuchu, który był na pokładzie. Nie wiadomo, czy był w zbiorniku paliwa, czy był w kabinie. Pewne przesłanki wskazują na to, że był i tu, i tam. Fala uderzeniowa propagowała się w tej konstrukcji i spowodowała obcięcie tych skrzydeł. Prawdopodobnie nad ziemią. Wielu świadków potwierdza, że gdy samolot był wiele metrów nad ziemią, za jego ogonem pojawiła się smuga ognia oraz że ogon odpadł jeszcze w powietrzu. Tak przeleciał migiem. I pojawił się rozbłysk, jak żółtko jajka.
Widoczny był tylko kształt samolotu. Widziałem tylko ogon. Za ogonem taki płomień długości może 5 metrów. Maleńki jakby od komety.